Po dzisiejszym występie należy się spodziewać tego, że również pokazując koncert na trąbkę Humla, który na przykład tematycznie, pod względem muzycznym, przypomina pierwszą część symfonii Hafnerowskiej, którą wykonam zaraz po. Więc tu będzie taki aspekt trochę edukacyjny, że melomani posłuchają Mozarta w szerszym kontekście europejskim. Proszę wyjść wcześniej z pracy, proszę zostawić problemy i troski domowe w domu. Jeśli one się do tej pory nie rozwiązały, to się już nie rozwiążą, a przyjdź na koncert z Mozartem i wszystko stanie się jutro łatwiejsze.